Siemano kolano, tutaj wujon Timi Nubek! Będziemy dzisiaj szpiegować Kati Nubek. Jak się z tym czujesz? Będzie ciekawie, co nie? Haha. Oh my god, no możemy, nie? No możemy, zobaczymy co będzie Kati robiła na Wojanowicach, na modach. Czy będzie coś ciekawego robiła, czy nie? Sprawdzimy, cel jest taki, żeby spędzić cały dzień u niej w domku. Czy nam się uda? Zobaczymy, przekonajmy się. Ale mowo. Co? To nie będziemy pukać do drzwi. Nie, od razu niewidzialność, wchodzimy i mam nadzieję, że się niczego nie dowie. O, czekaj, to jest jakiś jeden lamus, którego trzeba się pozbyć, nara! Dobra. No, poczekaj, bo może ona już jest tam gdzieś. Dobra, pijemy. No, pijemy od razu, let's go, dobra. Wypita poteczka, no i co? Let's go, dobra. Chodźmy od razu, wejdziemy tam. O, patrz, jak tam się świeci coś. Jakieś ledy, ledziki. Czy tu się coś wyda... Ej, słyszałeś? Chyba dopiero co wstała. Dobra. Ale przespałam całą noc, dobra. O, dobra. Jesteś w środku, Nubek? Dobra, ona dopiero co wstała. No tak, bo się robi dzień, okej. I zobaczymy, co robi od rana. Okej, poszła coś zjeść w takim razie. Czyli śniadanko sobie robi z rana. Ej, suka. Jest mega wcześnie rano w ogóle. Jaki ranny ptaszek, że tak sobie wstała. I coś już kombinuje. Chlebek, o, to jest dobra opcja, chlebek. Chlebos na śniadanos, nice. Ale w sumie to nawet głodna nie jestem. Aaa, dopiero co wstała i od razu chciała jeść. Okej, czyli na początku pierwsze co to do ogródka poszła. Czekaj, tutaj z góry myślę, że będzie można ją widać, widzieć. A nie, sorry, nie widzę jej, czekaj, wyjdę. O, dobra, teraz widzę. O, no i zobacz, w ogródku sobie działa. Tutaj troszeczkę zepsuta trawa. Ej, stary, może troszeczkę podeptamy jej w ogródku. Ale to by było przypałowe. No przypałowe na maksa, dobra, robimy to? Dobra, robimy to, dobra. Bam! Opu! Opu! Pu! Oj! Dobra. Nie zauważyła, okej. Okay. Dobrze, Nubo! Okay. Komuj po moim ogródku tu lata. Komary. Muchy, komary. Okej. Okay. Dobra, wracam. Wraca. Chyba nie spodobało jej się, że zepsuty został ogródek po raz milionowy. Czas nagrać jakiś odcineczek. Dobra, teraz poszła na odcinek nagrywać. Zobacz, Nubek, tutaj nie trzeba nawet wchodzić do środka, ja tutaj jestem z zewnątrz, widzę co ona robi. Ale jak odcinek? Patrz, ona tutaj ma stanowisko normalnie gamingowe. Co? Ale ładne! No, takie typowo, normalnie, katilandiowe. Gdzie jest kamera? Nie mam kamery! To chyba nie nagra! Okej, okay, szuka chyba kamery, słuchajcie. Dobra, nie mam kamery, ale to co? Idę się ubrać. Może nagra odcinek bez kamery, kto wie? Dobra, poszła się ubrać w takim razie. Dobra, i co teraz? No, ubrała się. Przebrała? To widzisz jakąś różnicę w jej ubraniu, czy nie? Ja jestem na górze. A, to bo ja widzę, że dobra, ubrała zbrojkę w takim razie. Z garderoby wyciągnęła. Okej. Okay. I co ona teraz będzie kombinowała? O, w końcu bułeczka wchodzi z masełkiem. A, no i zjadła sobie teraz śniadano. Poszła ten. Wow, dobra. Zobacz. Czas na film. Siada i przyszła. Przyszła oglądać film, zobacz, ogląda sobie film na Wojanowicach. A ja siedzę koło niej. Tak? Dobrze, ja też sobie usiądę. Chyba słaby trochę film. A co, już nie mogę... O, mogę usiąść. A, bo ty zająłeś to miejsce. Muszę go zmienić. O, zmienia film, teraz ciekawe co puści teraz. Dobra. No! O, jakiś film akcji, ty, z Netheru. Ale tańczą! Ej, zobacz, siedzimy sobie obok niej, ona nawet to tego nie czuje. Tańczące świnie. O, nie, spadły! O. Dobra, coś innego jeszcze. Dobra. Teraz coś takiego pogodnego. Inny film osposza. Co ty jej rzuciłeś? No bo to było jej. A, okej. Okay. Dobra, jakiś inny teraz. Co to jest? Budzące się pszczoły jakieś, coś tu się dzieje. Obudziły się i wyszły na łąkę. Dobra, nudy. Nie podoba jej się, dobra. Dzisiaj w repertuarze nie ma nic ciekawego w takim razie. Okej, okay. Myśli dalej, co? Sprawdzę, co u hakerki. A, do hakerki. Czy ona idzie teraz do hakerki? Oj, uważaj. Jaki normalny człowiek tak robi? Że co, że do hakerki idzie? No tak. Ej, patrz, ona ma mega prestiżowy basen, w którym może się bawić i sobie pływać. To też w sumie fajna sprawa. Okej. Okay. Hakerko, zastanawiałam się, czy może chcesz coś ze mną ugotować. Co? Ty chcesz z hakerką gotować coś? No nieźle. Może obiad dla wszystkich. też bym zjadł nowo. Już głodny jestem. Zjadł, no pewnie co gotujemy. Ty. Tort! Idziemy robić tort, hakerko. Może ktoś ma urodziny. Może ty?
A czy ona czasem nie ma już tortu już zrobionego? Chyba widziałem, że ma tam tort, czekajcie, patrz. O, szuchakerko, mamy crafting, ja ci pokażę, jaki robię przepyszny torcik. Nawet dwa torty tutaj są, spójrzcie, dwa torty. Nice, dobra, czym da się go w ogóle zjeść? Nie, nie da się. Nubek, uważaj, bo tam, wiesz, niewidzka może ci minąć. Patrz, dodaję mleko, cukier, jajko, pszenicę i... Tadaa! Wow, jaki plac! Kolejny do kolekcji. Dobra. A, nie ma gdzie go postawić. Jest tutaj no tak dużo rzeczy. Zanieśmy go do Tojtka może. To mnie, dostanę tort, Nubek! Czaisz bazę? Ale super! Tort się bardziej smakowa. Mhm. Urodzin Ani! Ani moich, ani twoich, hakerko! Okay. Ale śmieszne. Ha, 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 ale z ciebie dobra. Bambik. Ma przy łóżku, okay. Może jak wstaje, to zgłodnieje. O, kozacko, no i to mi, o to mi chodzi właśnie, widzowie, dobra. O, ale bułeczki wjeżdżają do śniadanka. Aha, nie martw się, ja też mogę dać ci torcik. Lol, let's go. No poproszę ten torcik. Czyli hakerka pomaga Katy robić torcik, no nieźle. Czeka w twoim domku. Wow, ale ładny ten tort. Co, dostałam tort? Wow, jaki tort, dziękuję, ej, zobacz. Hakerko, jest najpiękniejszy, jaki widziałam kiedykolwiek. Ej. Ale on jest jakiś urodzinowy chyba, bo ma świeczki. A ile jest? Ciekawe ile lat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to chyba dla Nubka! 9 świeczek? Nubek, to jest twój tort! To co, nie, dobra, zabieram go! Nubek, nie zabieraj tortu! Tort? O nie, ona się teraz skapnie, możliwe, że się skapnie, słuchaj. Co to było? O nie, Nubek! To nie byłaś ty? Musiałeś zabrać ten tort! Chodź do kolorowego wieżowca. Do czego? Wieżowca kolorowego? Nie, 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 czekaj, ja sobie wejdę na górę, wejdę na górę. O, dobra, tutaj jest bezpiecznie. Będę przy basenie. Gdzie ty? O, widzę, zabrałeś ten tort! Musiał zabrać, zgadzam się. Ktoś? O nie, one coś podejrzewają. Nubek, ale przez to... O nie, ja jestem widzialny! Czekaj, czekaj, biorę niewidzialność, uważaj, bo ci się może skończyć. Hakerko, nie ma co, chodź mi pomożesz, ponieważ... Nie, znajdźmy nie intruza, to żadnego. Pewnie Nubek albo Palion. Widzisz, nie podejrzewają mnie. A może Bojan? Nie, wcale nie Bojan. Chodź, hakerko, musimy zrobić nowe pomieszczenie. Nowe ja pomieszczenie? Ja sama nie jestem w stanie. Chodź, hakerko, chodź. Słuchajcie, one chyba tutaj kombinują jakiś tajny pokój, o którym nikt ma nie wiedzieć. I dzięki temu, coś że spędzimy postawić, cały dzień co? W domku Katy, będziemy wiedzieli o tym jako pierwsi. Więc widzowie, bardzo dobrze, że szpiegowaliśmy dzisiaj Katy. Pomyślmy, okej. Okay, co oni tu tutaj kombinują? Musi być, tu był kiedyś stolik taki, wiesz, na kawkę, żeby sobie oglądać przedszkole, Nubka. Stolik. Ale nie wiem. Okej. Okay. Czekaj, coś dostała, co to jest? Co to? Co to? Sofa jakaś? Możliwe, że sofa do posiedzenia. Nie, nie co, to, co to jest? Co to jest? Jakiś... Kierko, wygląda jak jakiś lej. A, nie wiem. Czerwony. Co to jest? What? Jakie dostaje rzeczy, krzesła te, normalnie, stoły. O ale co tu to chodzi? Jest, hakerko? Właśnie, pytanie, o co z tym chodzi? Czy da się to w ogóle zepsuć? Czekajcie, spróbuję hakerko. To zepsuć. O! Nie, dobra, ucieknę. O lol, jakieś, co to jest? Ognisko jakieś dziwne. Ale zarąbisty stolik! Tylko nie wiem, gdzie postawić go. O, w sumie to ładnie by pasowało tu. No w sumie, w ogóle ładne też szkło jest jakieś, gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Dobra, zobaczymy gdzie postawić, czy to będzie designerskie. Co to jest? Hakerko, czemu to nie działa? Chyba się wywalił stolik. Okej, okay, chyba się stolik wywalił. Ej, dziwnie to wygląda. Hakerko, zrób to lepiej. O ja, patrz jak dużo stolików. O, ile stolików, ja jak. Czekaj, Bojan, mam pomysł. Chodź przed drzwi Katy. No to nie działa. Dobra, idę. Co tam? Mam ten tort, chodź, trzymaj go i weź go gdzieś postaw, może tak sobie się zwija, bo... A czemu? Bez sposób? Okej, okay, one tam gadają, ale gdzie mam go postawić, Nubek? Ten tort. Nie wiem, może... może u niej... Nie wiem, no, kurczę, no. Dam jej na górze, na stanowisko gamingowym. O, dobra. Patrz, czekaj, ja nie mogę, hakerko. To jest najbrzydszy pokój, jaki widziałam. Nie, tutaj nie ma miejsca, czekaj, o, postawię tu. Pa. Let's go! Dobra, postawię. Będzie grała, nagrywała odcinek, będzie miała tort obok. Dobra. Tak jest! Dobrze, co to za odgłosy? Wow, co to za... Ej, co to jest? To w ogóle nie jest designerskie. Ja nie mogę... Krzesło? Mam nowe miejsce do kawki, poranne.
żadnej kawki. Sofa na stole. Nie widziałem jeszcze sofy na stole, a ty Nowek? No dobra, ciekawy design. Nowek, widzę, że tam nieźle się bawisz tymi odgłosami. Nie, to leci tak dużo, wiesz? Czekaj, drugi. O kurde, hakerko, dobra, ja to zniszczę jednak. Co tu za dźwięki? Dobra, uciekam stąd. Uciekam, chyba czemu cały czas słyszę? Ten pokój sama sobie ozdobię, bo coś czuję, że hakerko, no nie dogadałeś. Okej, okay, nie dogadałeś się razem z hakerką. O, będzie drama, słuchajcie. Ale dzięki za te wszystkie itemki, które mi dałaś. Chyba okay. Ja tak będę musiała to jakoś sama zrobić. No dobra, zobaczymy w takim razie, co kombinuje. Ciebie tu postawię, bo on tu bardzo pasuje, tu wiesz, kominek. Tak, pięknie pasuje. Bojan, wszystko. Wiesz co? Co? No, dzięki. Musimy ją podglądać jeszcze dłużej, bo ostatnio mi kradnie się dirt i tak myślę, że może to być Katia, bo ty nie kradniesz. Ona by dirt, a po co byłby jej dirt? No serio, bo ona może chodzi po jakichś domkach, nie wiem. A ty może porozmawiamy o jakichś babskich sprawach. I ona chce rozmawiać, hakerka, tak, z Katii o babskich sprawach. Lol, Nubek, nie wiem, czy powinniśmy tutaj być. O, postawiła to ognisko teraz. Myślisz, że powinniśmy tutaj teraz być? Dawno nie rozmawiałeś. A ja po... Co? Nie zdążyłem. Dobra, ale zobaczymy, o czym będą gadać. A obejrzymy sobie coś. Najpierw tu położymy ten stolik jednak, ale tu położymy. Tu później ty położysz na niego tort i one babeczki. One robią babski wieczór! I napoje i zrobimy sobie babski wieczór! Nubek, nie powinno nas tu być! Ewakuacja! Męski wieczór musimy zrobić sobie! Męski słuchaj, wieczór robimy, Nubek! Tutaj masz jakieś pyszne rzeczy, których ja nie umiem przygotować. Ej, masz pomysł na jakiś męski wieczór, Nubek? Może tak, zbieranie dirta pewnie możemy pomysł. Możemy zrobić kiełbaski i jeszcze ognisko zrobić gdzieś daleko w lesie. Dobra, skoro one robią babski wieczór, to my musimy zrobić męski wieczór. Ja odpaliłam tańczące świnie. I się super, wow, ale co super tu się dzieje? No, hot dog? Nubek, podoba ci się ten babski wieczór? No trochę nudny, my byśmy polowali, nie? Tak. Polowali na dziki, my byśmy poddymili trochę. Zrobili zadymkę, ej, co tu robią lamy? Ej, lamy odwiedziły babski wieczór, widzisz to? Ile pysznych rzeczy! Pewnie, Kati pewnie potem, jak się będzie zegnać z hakerką, to powie: idę spać! Tak! Dobranoc, hakerko! No, dołączyły do imprezki, to jest patrz, już ery. Nubek, one mają lamy na swoim babskim wieczorze, my też musimy mieć jakieś zwierzątka. Jakim będziemy mieć zwierzątka na nie męskim nie będziemy wieczorze? Lamić! Lama! Bo one są lamusy! Nie, my nie lamimy, nie? Nie no, lamimy. Ale super, hakerko, ale wiesz co, ja myślałam, że może tu dasz lamimy koks! Lol, lamimy koks, Nubek, lamimy, bo lamy są super. Bo tu zamiast tego hot doga jakiś torcik, bo... Torcik? Hot dog to taki mało, dziewczęcy. A, no nieźle. Dobra, moim zdaniem to ten babski wieczór trochę nudny, Nubek. Nie wiem, jak ty oceniasz. Nie no, mi się podoba! Co? Pięknie! Co ty gadasz? Ale jest normalnie dziewczynka, co ty, zawijamy chyba. Zawijamy, nie daję rady. Nie no, słuchaj, już praktycznie cały dzień spędziliśmy w domku u Kati. No i widzieliśmy już chyba wystarczająco, chociaż może coś jeszcze się wydarzy. Co? Ja chyba już idę spać. To był najkrótszy babski wieczór, jaki widziałem. To ty się sama odprowadź, hakerko, może dobra? Dzięki. Już? Ej, patrz, hakerka, aż smutno, hakerce, może zaprosimy hakerkę na męski wieczór. Lubię cię, hakerko, ale... Ale zmęczona. To wtedy nie będzie męski wieczór, nie? Nubek. No właśnie. No właśnie. To będzie zwykły wieczór. No to będzie... No, no dobra, właśnie. Mam pomysł. Zawsze chciałem to zrobić, może zadzwońmy do jej drzwi, dzwonkiem i uciekamy. Dobra, a dobra, dobra. Zobaczymy, co jak zareaguje. Chodź, dzwoń dobra. Ty. Mamy to dzwona. Ona już poszła spać? Czekaj, poszła spać, nie? Dobra, pa, ona już śpi. Dobra, to dzwonimy i uciekamy. Trzy... Albo nie, ona i tak nas nie widzi. Cztery... Giry. Dobra, w sumie nie widzi nas. Co to? Pa? Halo, hakerka? Zapomniałaś czegoś? Babski wieczór! Pobudka! Babski wieczór się nie kończy. O, no myślę, że to hakerka. Czekaj, jeszcze raz zadzwonię. Iś? Chodźcie tu, lamy, będziecie mnie pilnować, a nie do łóżka włazić, chodź. Ty zobacz, ona... No nie, co? Hakerka chyba usłyszała, że dzwonimy. Dobra. Może myśli, to nie jestem ja. Czekaj, zadzwonimy jeszcze raz. Iś!
O, kolejne dzwonienie. Dobra, lamy coś za bardzo nie chcą mi pomóc, ale chyba wiem, czy ja to sprawdzę. O nie, Nubek! O nie, dobra, zwijamy Nubek, dobra, jedziemy stąd. Nara, widzowie, musimy zrobić koniecznie męski wieczór, skoro baby zrobiły babski wieczór, to my zrobimy męski wieczór. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.